Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, chyba już w 42 odcinku. Wow, całkiem sporo tych odcinków. Dzieciaki wróciły ze szkoły, słuchajcie, i biorą się za projekty. Zobaczymy, czy oni już dostali piątki, także fajnie. Zaraz jeszcze wezmą się za lekcje. I myślę, tak spędzimy tutaj dzień dzisiejszy. Tutaj mama oczywiście sprząta, pucuje, wszystko fajnie. Tylko tutaj chyba była jakaś okałuża właśnie, także chciałabym, żebyś to też wytarła może. Sprawdzimy, czy tu jest jakieś pranie. Nie ma żadnego prania. A może przydałoby się wstawić, czy tu sprzątaczka daje radę. No, daje radę, także spoko. Tutaj mamy arcydzieło, zobaczcie, za prawie 5000, także nieźle. Całkiem nieźle. Zasiej coś. Może nie. Może zasiewać nie będziemy. Tylko tak. Zobaczymy, co to tutaj potrzebujesz. Wejdź w ten tryb mega rodzica. Kurczę. Okej. Okay. Tak. Chcę sprzedać. Wychowawcze. Pomóż zaspokoić potrzeby. No. Zachęć na kłoń. No nie wiem. Strzona, to będzie bardzo ciężkie, wiecie. Ja bym z chęcią tutaj zmieniła jej tą aspirację. Już powiem wam, że nie wiem na jaką. No naprawdę. No to na pewno nie. Tak, a później tam z wnukami. No właśnie, także no. Wiecie, no nie tutaj. Nie w tym wyzwaniu. Kreatywność. Nie wiem, może zaczniemy grać na czymś. Albo... Tylko tutaj chyba trzeba będzie zatrudnić się, wiecie. Mentoruj nie. Poziom umiejętności. Może będziemy teraz grać na jakimś instrumencie? Co wy na to? Czy ona ma jakieś skrzypce czy coś? Gdzieś tu kiedyś były. No właśnie dla dzieci przecież są. To chodź tutaj. Ćwicz. A zobaczymy, a może coś po prostu, wiecie, żeby było co robić po prostu nią. Wiecie, o co chodzi. Teraz zobaczymy, tutaj jeszcze mamy ten aparat, też nie wiem za bardzo, mało korzystałam z tego aparatu fotograficznego, powiem wam szczerze. No dobra, to sobie ćwicz, bo czujesz się bardzo dobrze, także możesz sobie ćwiczyć. Ja tu patrzę, jak dzieciaki, czy oni umiejętności na skrzypcach, no super. O, szósty poziom, także spoko, rozwijają też umiejętności przy projekcie, także nie dość, że odpowiedzialność im rośnie. Zobaczcie, ona ma też bardzo dużą empatię, ale zobaczcie, Simowie mogą rozwijać wartość empatii, biorąc całą rodziną udział w wolontariacie lub wybierając interakcje towarzyskie, które... Dzieci mogą również bawić się zestawem lekarskim. Może spróbujemy, no ale to i tak będzie mało czasu, wiecie, na ten... Bo zastanawiam się jeszcze nad tą aspiracją, wiecie, poprzednią. No ale nie wiem, czy i tak chyba nie damy rady. Oj, i tak mnie tutaj... I tak chyba nie damy rady po prostu tamtej aspiracji. No tak mi się wydaje. No słuchaj muzyki przez 2 godziny. No dobra. Także na tamtej super rodzic chyba nie damy rady. Zobaczę jeszcze. Może później z czasem nam się uda. Tutaj widzę, powoli już zabawa mu spada. Myślałam, że przy tych projektach trochę im będzie rosnąć zabawa. Ale skoro nie, no to nie. No dobra, no to co? Przyspieszamy troszeczkę. Niech oni jeszcze troszkę popracują. Mają chociaż ponad połowę. Ty nie masz. Ale ty masz. Więc ciebie bym przerwała. I tutaj zaprosiła cię do toaletki. Skorzystaj. Weź sobie prysznic. Weź sobie jakieś resztki do jedzenia. O, i może chodź, przyjdź, oglądaj kanał dziecięcy jakiś. Proszę bardzo, program dziecięcy. Ty sobie grasz, zaraz pewnie będzie chciało ci się siku. Zobaczę, jak tu dzieci, czy one tutaj w ogóle... Aha, ty już się... O, wow, jak super się wyspałaś, także korzystaj z nocnika. Wyspałeś, przepraszam bardzo. korzystaj z nocnika. Coś ci zaraz wyjmę do jedzonka, tylko zobaczę, co ona bierze, żeby jej się nie skasowało. Ona te rybne taco bierze. To my coś innego weźmiemy do jedzonka, wyjmiemy. Może jajeczniczkę, proszę bardzo. Na kolacyjkę. Okej, zapraszam ciebie tutaj do jedzonka. Może mama ci wykąpie jeszcze zaraz, ale to
Ale to za chwilę. O, zobacz, już 2 godziny, fajnie. Tu nie ma radia. Słuchajcie, ja bym to jeszcze kupiła radio. Myślę, że u chłopaków jest tak, wiecie, muzycznie. Jest gitara, skrzypce i tak dalej. Także myślę, że radio mogłoby być również. Czy tutaj będzie radio? Chyba nie. Chyba nie. Może tutaj. Takie, takie. Czy to możemy postawić tu? Nie. Czy to możemy? Nie, też nie możemy. To... Kurczę, no nic nam się tu nie zmieści. Patrzcie, nie mieści nam się. Może to przestawimy tu. A tu jakieś radio? O, tu się zmieści. A może to też się zmieści? Też fajnie to wygląda. Tylko może zmieńmy kolorek na jakiś taki może biały. Czy tam niebieski? O, niebieski fajnie wygląda. Dobra. Także radyjko i ona chyba jednocześnie może słuchać muzyki i grać. To by było wtedy spoko. Ja teraz włączę tylko to radyjko. Słuchaj. Lekkiej muzyki może. O. Dasz radę? Czy nie dasz radę? Aha, chyba nie da rady razem z tym. No nic, no nic. Oj. Coś tu się zepsuło. O, ten prysznic. No nic. Przecież ona ulepszała te prysznice i to wszystko. Nie wiem, czemu to się psuje, skoro... Zobaczcie. A nie, tu chyba nie ma tej... wiecie, te mocne krany czy coś takiego. To chyba... O, ty będziesz oglądała tu z ziemi? Nie, idziesz usiąść, okej. Zdobyła umiejętność. No, zdobyła już. Aha, drugą umiejętność. Dobrze. Znaczy drugi poziom. Teraz tak, zobaczmy... Ciebie skierowałabym tutaj, skorzystaj do toaletki, też żebyś sobie wziął jakieś resztki i może dołączył tutaj. Proszę, oglądaj aktualny kanał, ty sobie wzięłaś coś do jedzonka, tak? To dobrze, chodź tutaj, jedz sobie, a mama zaraz cię wykąpie. Czy ty jesteś głodny? Nie jesteś, także ja to chowam w takim razie do lodówki. I z chęcią bym ciebie już obudziła tutaj do zabawy, na przykład domkiem. Już się w miarę wyspałeś, także myślę, że spoko. Później kształty, układaj. O, proszę bardzo. Tobie zaraz też zadam, tylko ty musisz najpierw zjeść, mój drogi, bo wy przerwiecie. Przerywacie jedzonko, okej. Okay. I jak tam? Tobie już chce siku. Także posłuchaj jeszcze chwilę tej muzyki. Łączysz sobie? Dobra, ty idziesz oglądać tutaj, jeszcze musicie lekcję odrobić, słuchajcie. To jest konieczność, także wiecie. Bez marudzenia. No, trzeba ich wykąpać, tak, to jest zdecydowanie... Pokaż się. O, zjadłeś, super, także chodź tu, mama już tam... Nie oglądaj, tylko wykąp Oliwiera chyba, tak, Oliwier. Chodź, zostaw te. Wyłączysz, słuchasz muzyki, super. Wyłącz. O kurczę, a te chyba, słuchajcie, słuchanie muzyki wpływa na płeć dziecka, kurczę. Ale chyba ta muzyka lekka nie wpływa, także zobaczymy. Jejku, no idź, bo się zaraz zasikasz. No, jak ja nie lubię, jak oni się tak zatną. Dobra, gdzie jest nasza dziewczyna tutaj, pokażcie mi. Czy ona poszła zmywać, aha, zmyć talerzyk, dobrze. Skoro już się lepiej czujesz, to bierz się za lekcję, kochana. Tak, bierz się za lekcję i jeszcze chwilę przyjdziesz tutaj popracować sobie rzetelnie, tak? A ty... Aha. No dobrze, to jeszcze raz ci kliknę, proszę bardzo. Wykąp Oliwiera. Bo tu wiesz, czas leci, a ty po prostu zignorowałaś to, co tobie zadałam. Okej, okay. Czy tobie zabawa podrosła? No tak w miarę. Ty idziesz zmyć tam... Może nie zmywaj, wiesz, tylko też odrób sobie już lekcję. O, i ty chyba pójdziesz od razu spać, bo widzę, że tam troszkę już słabo. Tak, idź, idź. Idź, idź. Ty wykąpiesz go? Czy dalej będziecie mieli jakieś problemy? Nie, idziesz go wykąpać, no to super. Okej, kąpiel. Tak, i po kąpieli, mój drogi, tutaj bierzesz się do roboty, słuchaj. Bo to jest ważna rzecz. Ty zaraz kończysz, także mama też cię weźmie do kąpieli.
bo to wiecie. Ważna rzecz. Kąpiel. O, uwaga, też rośnie i zabawa, także super. Dobrze. I teraz tak, matka. Oj, tylko proszę, żeby się nie zacinało. Matka zmyje tu podłogę. I wykąpię teraz Olafka. Wykąp. Olafka. Zobaczymy, jak Olaf wygląda bez okularków. Bo w tych okularkach to tak wiecie. Aha, i wyjmę mu jedzonko. Może sobie zje. Tutaj nasza dziewczyneczka jeszcze troszkę popracuje. Niech sobie jeszcze trochę popracuje. I się położy spać. Jeszcze tak chwileczkę, bo już 22. Ty kończysz odrabiać lekcję? Kończysz. No to już jesteś bardziej zmęczony, także nie będę cię już męczyć. Chodź, wykąp naszego tutaj maluszka. O, odrobił pracę domową. Super. Tutaj przyspieszę troszkę. No dobra, idź spać, bo już jest 23 zaraz, pół do. Także wiecie, no, najwyższa pora na spanie. My tutaj kąpiemy dzieciaczka małego. Ty też jesteś głodna, także słuchajcie, ja wam wyjmę tutaj chyba jeszcze tą jajecznicę, bo tam zostały dwie porcje. Proszę bardzo i sobie tutaj zjecie. Mam nadzieję, że na się szybko 6 godzin, także w porządku. Weź sobie porcję, ty też sobie weźmiesz porcję po kąpieli i myślę, tak będzie dobrze. Dzieciaki już śpią. Okej, myju, myju. Jedzonko i spać. Okej, dzidzia wykąpana, także idź jedz. Zjedzcie już to do końca. Ty jak zjesz, to się położysz spać. Słuchajcie, który mamy trymestr? Trzeci za 13 godzin, także spoko. Myślę, że chyba w tym odcinku nie będzie porodu, ale okej. To wyrzucam, myślę, że w następnym, ale zobaczymy. Może jak przyciągniemy, zobaczymy jak wyjdzie. Ty, Oliwierku, bawisz się. To dobrze, bardzo dobrze się czujesz, także cieszę się. Ty, szamaj, szamaj. Szamajcie, ja za was posprzątam. Jak nie posprzątacie, nie martwcie się, bo już jest dosyć późno, także pozwolę wam się położyć, spać. No, ja przyspieszę troszkę. No to co, kochani, widzimy się jutro rano albo w dzień. Oj, nie trafiłam jak zwykle. Aha, bo ona bierze to, kurczę. No dobrze, 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 dobrze. To wiesz, przepraszam, że ci to przestawiłam. No dobrze, także widzimy się rano. No i dzieciaki wróciły ze szkoły. Tutaj biorą się trochę, wiecie, za nadrobienie tej zabawy. No bo zobaczcie, troszkę spadła im ta zabawa. Ja tutaj wyciągnę coś do jedzonka, bo tam jeden maluch jest głodny. I tutaj nasza Natalka również. Także już, proszę bardzo, weź porcję i... Kto tu był głodny? Ty jesteś bardzo głodny, także chodź już tam się nie baw, tylko chodź tutaj, weź sobie porcyjkę. A ty jedz i oglądaj, to być dwa w jednym. No i mama tutaj nasza, zobaczcie, jedzie. Czy już zdobyła? O, zdobyła tamten etap, także spoko. Osiągnij czwarty poziom umiejętności. Graj na instrumencie przez zainspirowanie, znaczy w stanie zainspirowania. Czy to będzie... Włącz aurę emocjonalną. Czy to jest emocjonalna jakaś lampka? Chyba tak, powinna być. Tylko nie wiem jaka. To jest aura. Kurczę, no nie wiem. Wyłącz. O. No dobra, dobra, to przerwij w takim razie. Chyba stoi troszkę za daleko od tej lampki. No nie wiem. Nie działa na nią. Tobie urosła zabawa, także super. Słuchaj, chodź tutaj... Może odrób lekcję i weźmiesz sobie coś do jedzenia. Proszę bardzo, weź resztki. Jak tam twoja odpowiedzialność? No już prawie, prawie. Słuchajcie, bo oni dostali teraz szóstki. Także już tak naprawdę, zobaczcie, mają po szóstym poziomie. Zaraz właściwie siódmy. Czy ty też? A ty masz zaraz ósmy. No to ekstra, czyli tak naprawdę, a czy ty już zdobyłaś tą odpowiedzialność? Nie zdobyłaś, także lekcje też powinny zostać odrobione przez ciebie. Ja wyłączę ten telewizor, żebyście już tutaj, wiecie, nie marnowali czasu. To schowam. Poczekajcie, to muszę troszkę ogarnąć. Aha, wy już zjedliście oboje. Także dobrze. Pokaż, czy tam masz jakieś potrzeby? Na razie nie masz. Także zasiądź sobie tutaj najpierw do lalek. Ty odrobię lekcję, już ci to wyłączam.
Chyba już się nawet wyłączyłam, a ty dalej oglądasz. Ale już teraz na pewno. No co, nie mogę trafić? Chyba jeszcze nie mogę wyrzucić. O, teraz mogę. Dobrze. Co robi mama? Mama stoi. Miała iść siku, a po prostu sobie stoi, także później weźmie sobie coś do jedzonka. No i pójdzie spać. Niech się już położy, bo już jest dosyć zmęczona. Bardzo wcześnie wstała. Tutaj dzieciaki odrabiają lekcje, później też sobie szamają coś, to dobrze. Ty jak odrobisz lekcję, to moja droga, mogłabyś tu usiąść jeszcze do grania, znaczy ustać w sumie. Bo już twój brat ma zaraz 8, a ty jeszcze 7 nie masz, także też musisz się wziąć do roboty. Dobra, ty tam odrabiaj, ja nie dumasz. Zobaczmy, co robi tutaj Olaf. Bawi się, no to dobrze, ja zobaczę jak to wygląda stan tych umiejętności. No, wyobraźnia na trzecim, super. To też w miarę dobrze, także super dzieciakom idzie. Teraz też ich będziemy postarzać. Mama je i idzie spać. Ty odrobiłeś lekcję. Jeszcze sprawdzę, ukończone, dobrze. Odpowiedzialność już prawie, zobaczcie. Ale on po jedzonku jeszcze może tutaj dokończyć ten swój projekt. A ty, moja droga, pokaż jak tam ta odpowiedzialność. No... No jeszcze troszeczkę, słuchaj. Ale jutro i tak chyba jeszcze pójdą do szkoły, no bo wiecie. O, jak miło sobie usiedli razem. Słodko. Tylko może, o. Tak, zrzut ekranu. Tylko może zamkniemy ściany. I tak zrobimy, o tak. Fajnie. Ładne zdjęcie, ładne. Okej. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Dzidzia? Tutaj, dobrze. Graj sobie, graj. Ty zaraz jeszcze dokończysz projekt, bo się w miarę dobrze czujecie. Jak tam ty? Bawisz się nadal? Bawisz się. Dobra, to chodź tutaj, usiądź sobie jeszcze troszkę do klocków, dopóki dobrze się czujesz. Ty jak tam? Wyspany? Jeszcze nie. No dobrze, dobrze, niech będzie. Czy mama to posprząta po sobie, czy już idzie? Aha, sprząta, no to super. Posprzątaj to. Ty pewnie po sobie nie posprzątasz. No ale cóż, no ale cóż. Ja po tobie posprzątam. Aha, no tak, bo wiecie co, dlatego on ma więcej, bo on przyszedł i w ramach rozrywki grał sobie na tych szachach. Znaczy w te szachy. A ona oglądała telewizję, także no troszkę, wiecie, straciła tak jakby czasu na naukę. Ale już tu zaraz będzie nadrabiać. Młody też skończy. Zaraz to sobie schowa do wyposażenia. O, super. 8 poziom. Ta odpowiedzialność też mu rośnie. Zobaczcie, zaraz będzie. O, super, miał cechę, także super. Okej, weź sobie tutaj, schowaj to. Nie, nie, nie. Schowaj sobie do wyposażenia i jaki kiepska jakość. No nic, ale to nic. Ważne, że zrobiłeś. Także weź sobie prysznic. Może, nie wiem, skorzystaj jeszcze. I usiądziesz na chwilę. Może jeszcze usiądź do grania. Ty jeszcze tutaj chwilę wytrzymasz, także chociaż do tego 8 dobi, tak jak twój brat, żebyście, wiecie, byli na jednym poziomie. Ty, maluszku, jak tam? Aha, już, jesteś rozgniewany, także wysiusiaj się. Wysiusiaj się i troszkę tutaj z misiem sobie pogadaj. Wiem, że masz już 5 poziom tej komunikacji, ale wiecie, żeby poprawić tą uwagę troszeczkę chociaż i może jeszcze sobie tu podbić. Wszystko masz na równi tak naprawdę. Może poruszanie się, o, ale masz kolejkę pełną, także poczekam. Bo w sumie wyobraźnia i myślenie mam trójce, a poruszanie się ma na dwójce, także już momencik. Okej, jeszcze chwilę później sobie tutaj, o, 8 poziom, super, układaj. 8 poziom, ty, o, już prawie 9 w połowie, także super. Znaczy, no prawie w połowie. Okej, okay, muszę cię to przerwać i musisz sobie tu skorzystać z toaletki. Może też weźmiesz jeszcze prysznic i chyba cię położę spać, wiesz? Żebyś w miarę się wyspała. Tutaj jakoś przestawimy te skrzypce, żeby, o, nie były na drodze. To jak tam? No troszkę ta uwaga rośnie także dobrze. Ty wyspany, jeszcze chwilę i wyjmę ci coś do jedzenia. A ty tutaj... A może wy chwilę pogadacie ze sobą? Chyba tak. Jak ona tu przyjdzie, tutaj usiądzie i sobie po prostu pogadacie. Jak ona weźmie prysznic. Żeby to towarzystwo wam trochę podrosło i myślę, że... Może nie usiądź, ale choć tu przyjdziesz, postoisz.
Ty tutaj przerwij już te granie i też chodź, podejdź tu. I teraz tak, pogadajcie sobie tutaj chwilkę. Przechwalaj, może obejmij. Jest coś takiego? O, obiliście się teraz. To dobrze. O, obejmij czule. Coś tu może jeszcze jakieś rozmawiać o zainteresowaniach. Dobra, mody, ja ciebie kładę już za chwilkę. O, trzeci poziom komunikacji, ale dobra. Obejmijcie się. O, super. Rośnie wam to towarzystwo. Coś tam rośnie. Coś tam niby rośnie, ale dobra, gadajcie sobie. Nie, ojejku, nie pogrąż się w marzeniach. Boże, nie na ciebie kliknęłam, przepraszam. Nie drocz się, tylko może się raz obejmij. Rób zabawne miny. Żartuj o dziwacznych zwierzętach. Wiecie, no dzieciaczki to sobie niech żartują. I niech te towarzystwo im rośnie. Opisz wymyślonego przyjaciela. Może zdradź jakiś sekret. Dobra, stop, czekajcie. Ty jesteś już bardzo głodny, także już ci tutaj, proszę bardzo, wyciągam. Otwórz. No, może te naleśniki już dokończymy. Tu ci postawię. Weź sobie porcję, proszę. Dobra, i teraz sprawdzimy, jak twój stan. Ty już możesz się położyć, bo już jesteś zmęczony. Towarzystwo im podrosło w miarę spoko, także jeszcze raz tutaj się na przykład rób zabawne miny jeszcze raz i może jeszcze raz się obejmiecie. O, obejmij czule i spać. I spać. Dobranoc, bo już jest, zobaczcie, która godzina. Zaraz pierwsza wybije, a wy dalej tutaj jeszcze gadacie. W takim razie naleśniki chowam z powrotem. Ty już się kładziesz? Kładziesz się, to dobrze. A ty sobie szamasz i jak zjesz, dobra, ja poczekam, bo znowu przerwiesz to swoje jedzonko. O, matko, mama, wstań, bo się zasikasz. Znowu się zasikasz nam, tak jak kiedyś się sikała. Od razu przebudziła się i sikała. Na szczęście jej to przeszło. Okej, przebierzesz się w jakiś tam, wiecie, tutaj dokończę ten obrazek i może tutaj zrobi super sprzedaż, bo już dawno nie robiliśmy. Tak. Śpisz sobie to dobrze. Ty też już śpisz dobrze. Ty śpisz dobrze. Ty kończysz jeść. Też dobrze. Wszystko dobrze. Ok. I ty zasiadaj sobie tutaj do zabawy w klocki. Proszę bardzo. Jeden talerzyk niesiesz. Ja go zabiorę. Mama maluje to dobrze. Dobrze. Wszystko jest tak, jak chcę. Lubię, jak symy się mnie słuchają. Okej, to się będziesz bawił, później możesz tym. A my tutaj poobserwujemy chwilę mamę. Niech ona tutaj się zajmie tym wszystkim. Nasza Ala. I może jeszcze wracając weźmie też sobie pocztę. Zobaczymy, co tam przyszło fajnego, bo na razie w wyposażeniu nie mamy żadnych zabawek. I jak weźmie pocztę, to może przyjdzie sobie tutaj coś zje. Zje i później będzie sobie dalej grała. Takie będzie miała zadanie nocne troszkę. No ale skoro wyspała się wieczorem, no to czemu mamy marnować czas w łóżku? Super, zobaczymy, co tutaj poprzychodziło. Aha, no zabawki, tak, zabawki, prezenty i tak dalej. Okej, no dobra, ja to później posprzedaję, bo to, wiecie, trochę czasu zajmuje. Także wolałabym zrobić to później, a teraz popatrzymy, co ona tu robi. Ty się bawisz dobrze. Teraz jeszcze siusiu będziesz sobie. Także może jeszcze zanim... O, to zrobisz tak. Taka kolejność będzie chyba lepsza. Dobra, to ja do was za chwilkę wracam. Słuchajcie, jest już ranek, zapomniałam, że jest sobota, słuchajcie, i oni już do szkoły nie idą, więc tutaj tę odpowiedzialność spróbuję jakoś wbić dla Natalki, wiecie, tak, jeszcze ona robi tutaj jakieś zadanie dodatkowe, umyje sobie zęby ze dwa razy, żeby, wiecie, ta odpowiedzialność jej się wbiła. Tutaj zobaczcie, Norbert świetnie sobie radzi, bo już ma 9 poziom, także ekstra. 6 odpowiedzialność ma, także spoko, myślę, że tutaj później sobie skorzysta, weźmie jakieś resztki i z powrotem usiądzie do gry. Tak, tutaj dzieciaki w miarę dobrze się czują, także troszkę zabawa.
Ty sobie śpisz, bo tam już byłeś troszeczkę zmęczony. Ty, mam nadzieję, że tą odpowiedzialność wbijesz, moja mała Natalko. Tak, ty idziesz i później sobie będziesz grał, a te, aha, ćwiczysz dla inspiracji. Także idź, siku szybko i będziesz sobie jeszcze tutaj grała. Tak, ćwicz, bo masz tutaj, aha, przez godzinę w stanie zainspirowania, także zdobyła to spoko. To dobrze. I będziesz sobie ćwiczyć, bo musisz być czwarty poziom. Okej. Słuchajcie, powiedziałam, że ona chyba nie urodzi, ale chyba jednak urodzi. Słuchajcie, bo już zobaczcie, poród mamy za znaki zapytania, także może, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Lecimy dalej, moi drodzy. O, zaliczyła dodatkowe zadanie, to dobrze. Jak tam ta odpowiedzialność? No, już jest na granicy. Mam nadzieję, że to mycie zębów i coś da. Później jeszcze raz myj zęby. Te trzy razy może ci się uda, no nie wiem. Okej. I co? Zobaczmy, czy rośnie ta odpowiedzialność. Oj, malutko, malutko. Co ona jeszcze musi robić? Wynosić śmieci, ale nie mamy śmieci. Nie możesz tego umyć nawet, co? A czy pranie, robienie prania pomaga, czy nie? Włóż do pralki. Teraz zobaczymy, czy to rośnie odpowiedzialność, czy co. Aha, ty już zjadłeś, to dobrze. Aha, to ona posprząta, tylko to chyba urosną jej maniery, jak ona posprząta. Wiecie, posprząta ten talerz, okej. Co ci rośnie? Odpowiedzialność, zobaczcie, super. Super, także jeszcze tutaj upierze ubrania, bo tutaj chyba maniery urosną od tego talerzyka. Zaraz sprawdzimy jeszcze dokładnie. Tak. Do suszareczki, do zmywareczki. Ono, maniery rosną. Także nie, także pranie. Pranie to dobra rzecz. O, nasza mamusia wbiła czwarty poziom. Super. Jakie ma teraz cele? Szósty poziom. Napisać cztery utwory. O matko, musi pisać utwory. No dobra, ale może to później. Na razie ją trochę położymy spać, bo ona bardzo wcześnie wstała w nocy. Ty sobie skorzystaj z toaletki i słuchaj, chodź tu grać dalej, bo już też wbijasz, słuchaj. No, zaraz dziewiąty, znaczy zaraz, no. Wbijasz do dziewiątego poziomu, szóstka. I odpowiedzialność jest także, no, słuchajcie, cieszę się. Cieszę się. Czy może pranie się zrobi już, jak się wyśpiasz? Poczekaj. Oglądaj pranie. No dobra, zaraz zobaczymy. Umyj ręce po sobie. Okej, umyj ręce po sobie. Umyj po prostu rączki. Oglądaj pranie. O nie, zaczął się poród, zobaczcie. Wow, super, także jedziemy zaraz do szpitala rodzić. Tylko jeszcze chciałabym, żeby. O. No nic, no nic. No dobra, słuchajcie, to co? Jedziemy, jedziemy do szpitala. Urodź dziecko w szpitalu, tak. Ok, sami i lecimy. No i jesteśmy. Jesteśmy. Zobaczmy, co to nam się tym razem urodzi. Teraz na literkę P, słuchajcie. Ciekawe, no to będą dzieci Mortimera, słuchajcie. Dziewczynka na literkę P. Paulina może być. Chłopiec na literkę P. Szybko, może coś się wylosuje tutaj, to wtedy nie będziemy musieli. Piotr, był Piotr. P i O, Tyr. Piotr, okej. Czy będzie trzecie? Nie, nie będzie. Kurczę, szkoda. Szkoda, ale fajnie, cieszę się, że chociaż dwójka. Ekstra. Widzimy się w domku. Jesteśmy w domku, idziemy do naszych płaczków i je nakarmić oczywiście, no bo wiecie. Słuchajcie, Paulinka i Piotruś. Fajnie, cieszę się. Gdzie jest Piotruś i Paulina? Okej, dobrze. Oczywiście tu dzieciaki robiły zupełnie kompletnie co innego niż miały, więc już im tu poklikałam, co mają robić. Aha, nie będziecie poznawać rodzeństwa, nie. Dzieciaki tutaj mogą się bawić, bo już są w lepszych troszkę stanach po tym przedszkolu, czy tam żłobku, nie wiem gdzie one trafiają. Sprzedamy ten obrazik. Zrobimy tutaj oczywiście super sprzedaż. Poczta, coś jest? Nie ma. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Może coś sobie ugotujemy. Tak szybciutko jeszcze. Okej. Co by tutaj? Co by tutaj? Zapiekanka, może być. Niech będzie. Co ty masz tutaj za pragnienie? Rozmawiać? Na razie nie, bo nie będziesz z nikim rozmawiać. Zarób na napiwkach też raczej nie, bo nie będziesz grała dla napiwków. Karmisz? Co tak długo karmisz? Ok, sprzedaj.
tam też sprzedaj. Ubrała się, zobaczcie, na gorące dni. Taki ma stroik, fajny. Już pewnie go widzieliście, ale fajny jest. Także jeszcze skoczymy sobie na jogging później oczywiście, no bo dopóki jesteśmy, wiecie, w miarę, chyba jeszcze raz zajdziemy w ciążę, wiecie, bo szkoda czasu, szkoda czekać, bo oni jeszcze sporo dni będą. Także słuchajcie, kogo by tutaj ściągnąć, czy my mamy jakiegoś tutaj... Henio to nasze dziecko. O, może Rafael albo Diego. O, może zaprosimy, może porozmawiaj z nimi, żeby troszkę, wiecie, zacieśnić te więzy. Może na razie nie biegaj. Tylko na razie zajmij się. Co? Aha, ktoś był tam przy lodówce był? Przecież nie. Nie mogłaś tego zrobić? Nie wiem czemu. Ale okej, na razie sobie gadaj. Okej, i z tym i tego Diego zaproś. O, to będzie okej. I zejdziemy sobie w ciążę. Wiem, że urodzimy tylko jedno dziecko, ale wiecie, to już będzie takie, no krok naprzód, bo to wiecie, strasznie powoli nam schodzi. Więc no, a tutaj wiecie, no czas leci. Boję się, że ona może nie urodzić tych 20 dzieci już będąc dorosłym, więc chciałabym, żeby tak się stało jednak. Okej, zaraz postarzymy tutaj naszych dzieciaczków. Nasze dzieciaczki, znaczy. Okej, wy sobie jeszcze się uczycie, to dobrze. Ty jeszcze zanim tam najpierw co robisz, układasz. Także skorzystasz i kształty porobisz. Ojejku, tutaj, przepraszam. Tutaj, halo. Halo, halo, chciałabym na to kliknąć, nie mogę. Mogę. Także kształty, bo na razie układasz, to dobrze. Ty na razie nie chcesz, Siusiu, także... Także jeszcze możesz się bawić. Jeszcze raz układaj i kształty. Później tutaj możesz, o. Jak tam mama, zapraszasz? Tego Diego naszego. Okej, to zaproś. Ty ćwiczysz, to dobrze. Ty zdobywasz jakieś punkty, teraz logika chyba powinna ci się wbijać. Tak szczerze. Chociaż zobaczymy. No dobra, czyli... O, zdobyta logika. No właśnie, właśnie. Bo zobaczcie, tak, szósteczka, 10 poziom i odpowiedzialność. Także czekamy tylko tak naprawdę na Natalkę i postarzymy ich jeszcze tutaj w tym odcinku, chciałabym. I zajść w ciążę, także wiecie. Jeszcze chwileczka, tutaj spędzimy chwilkę na... no, chodź. Romantyczne, oczaruj. Mhm. No, dawaj. Znudzony jest. No dobra, zaraz mu poprawimy humor. Diego. Okej, podziel się pomysłami. Podejdźcie tutaj. Rozmawiaj tutaj. Ja włączę tutaj oczywiście wam romantyczny sandałowiec, żeby było, wiecie, bardziej flirciarsko. Okej. Tak. I teraz proszę bardzo, lecimy. Uwodzicielska poza. Coś jeszcze romantycznego. Wręcz róże. Gratuluję nowego członka rodziny. Dzięki. Tak. Ucałuj dłonie. Może jeszcze. Co tutaj jeszcze ciekawego? Opiewaj partnera. Może nie. Ale zrób jeszcze flirtuj. Może będzie ten pocałunek pierwszy. O, pierwszy pocałunek. Także tak. Ty się uczysz logiki. To dobrze. Czy ty wbijasz ten poziom? Ty masz tak. Szóstkę masz. Odpowiedzialność masz. Także dobrze, cieszę się. Czy już tutaj się... No zalicza się do cechy, także spoko. I tylko czekamy, aż bijesz ten... Czy ty wytrzymasz? Nie umrzesz z głodu przez chwilę? Mam nadzieję, że nie. Czy wy się całujecie? Pocałowaliście się chyba już, także... Ojku, nie. Na niego klikam. Wyznaj zauroczenie. Jezu, gdzie on idzie? Czemu oni tak do tych dzieci chodzą? Ja nie rozumiem. Czwarty poziom, to dobrze. Boże, ale klatkuje, stop. Stop, bo strasznie klatkuje. Flirtuj. Okej. Może jeszcze pocałuj na przykład tak szybko. O, pocałuj. I myślę, że już powinniście móc to zrobić. Postaraj się. O, dziecko. Proszę bardzo. Pocałuj się i idźcie. Tutaj wszyscy głodni, ale no wiecie, chcę jeszcze zajść w ciążę i postarzyć tutaj nasze dzieciaki. Także ćwicz, Natalka, bo to wiesz, bardzo ważna rzecz.
ktoś tam płacze, także jak wstaniemy, to od razu pójdziemy tutaj zrobić super skuteczną opiekę nad dzieckiem. Wy tutaj proszę działajcie, działajcie, później oczywiście zrobimy sobie test, ale to za chwileczkę. Ty sobie ćwiczysz tą logikę, to dobrze, prędzej ci później, później pójdzie jako nastolatkowi. Już się nie mogę wysłowić. Ty kończysz, please, kończ. Kończ i lecimy tutaj was postarzyć. Kończcie, kończcie, jak tam? Aha, już robisz super skuteczną opiekę, to dobrze. I chodź tutaj, zrób test ciążowy. Proszę bardzo, super skuteczna opieka zrobiona, także proszę. Czy jesteś w ciąży? Powinnaś być. Myślę, że powinnaś być. Mhm. Super, cieszę się. I możesz mu się pochwalić, tak? O, 10. poziom ekstra, także wszystko się zgrało. Zapraszam cię, koleżaneczko, tutaj. Wiem, że jesteś głodna, zaraz sobie zjecie. Już obiecuję wam, tylko po prostu przejdźcie do następnej grupy wiekowej. Tylko o to was proszę, że wytrzymajcie chociaż chwilę, 4 godziny. Dobra, powiedz życzenie jako pierwszy. Ok, i mama też tu podejdzie, chodź. Też jest głodna, także zaraz wszyscy zjedzą, już obiecuję wam. Tylko wiecie. Czy tobie skasowałam? Tak, skasowałam. Także chodźcie, chodźcie. Ja wiem, że jesteście głodni, ale no wiecie. Ok? Wiesz co, może zmień strój. Możesz zmienić sobie strój? Na codzienny. Ok. No, start. Mama też sobie niech zmieni strój. Strój codzienny. I słuchajcie, patrzymy, jak będzie wyglądał Norbert. Ciekawa jestem. A, ty masz na codzienny taki trochę zimowy, ale okej, okay, może być. Może ci się zmieni, jak będziesz nastolatką. Super, gratulacje. Stajesz się nastolatkiem, Norbert. Wybieramy ci aspirację, już. Uwaga, uwaga, zamykam oczy. Stop. Wiedza, okej. Okay. Stop. Dobra, niech będzie tutaj mózgowiec, niech będzie. Raz, dwa, trzy. Zapaleniec, no spoko, może być. Także chodź tutaj, dodaj świeczki urodzinowe, prezenty, prezenty, wiem. Dodaj świeczki urodzinowe i weź sobie jakieś resztki. Tak, mój drogi, i teraz ty. I teraz ty. Proszę, wypowiedz życzenie. Wiem, że jesteś głodna, wiem, już zaraz, zaraz zjecie, wszyscy. Ale po kolei, po kolei. Ok, uwaga, Natalka, dziewczynka nasza. Czekajcie, ja tylko zerknę na dzieciaki, żeby one tutaj się zajęły. Aha, też są głodne, też są oboje głodni, także już im tutaj wyciągam, poczekajcie. Otwórz, żeby wiecie, no nie stały bezczynnie. 4 taco. No dobra, wezmą sobie te taco. Weź porcję, skasuję ci to już. Ty też sobie weź porcję, proszę. I wracamy do Natalki już. Proszę bardzo. Dmuchaj, mocno, mocno, Natalka. Dmuchaj. Mocno. O tak, super, gratulacje. Wszystkiego najlepszego, Natalko. Wybieramy ci aspirację, tak. Okej, okay, uwaga. Uwaga, uwaga. Stop. Stop. Sportowe. O, super, sportowe. Nie było jeszcze. Raz, dwa, trzy. Dobra i towarzyska. Okej, okay, to fajnie. O, ładna, zobaczcie, jaka śliczna dziewczyna. Natalka, super. Dodaj świeczki urodzinowe. Tak, weź sobie porcję, proszę bardzo. I mama też zaraz sobie coś weźmie do jedzonka, już. Tak, niech sobie Natalka coś weźmie i już. Tak, i teraz zobacz, ty później jak zjesz, możesz sobie usiąść, żeby tam nie przeszkadzać przy lodówce. Tak, gdzie idziesz z tym? Aha, po prostu odszedłeś. No dobra, to sobie usiądź, skorzystaj z toaletki. I teraz mama niech sobie też coś weźmie do... Ojejku. Tutaj, do jedzonka. Aha, może go wyproś najpierw. Wyproś. Wyproś, do widzenia. Nie chcemy już go widzieć więcej. I weź sobie resztki. Okej, okay, no i co, moi drodzy? To chyba wszystko. Myślałam, że w ogóle nie urodzimy w tym odcinku, a tu zobaczcie, jednak się udało. I urodzić i postarzyć tutaj naszych blondasków, bliźniaków, także spoko. Natalka śliczna dziewczyna, zaraz jeszcze się nią zajmiemy. Myślę, że Norbert też jest przystojniakiem. Fajnie, fajnie wyglądają, także cieszę się. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję bardzo wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania i subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco. Także do następnego, kochani, pa, pa!